W Polsce zawału serca doświadcza aż około 70 tysięcy osób rocznie i jest to jeden z gorszych wyników w Unii Europejskiej. Co więcej, choroby sercowo-naczyniowe są w naszym kraju główną przyczyną zgonów. W przybliżeniu mogę powiedzieć, że co drugi zgon, z jakim mamy do czynienia, jest spowodowany właśnie chorobami układu krążenia. Aby nieco odwrócić te niechlubne statystyki, opowiem Państwu, co zrobić, aby uniknąć zawału i poprawić kondycję swojego serca. Zanim jeszcze przejdę do meritum, to chciałbym od razu uprzedzić, że to nie uwarunkowania genetyczne, a głównie praktykowanie szkodliwych nawyków odpowiada za pojawienie się problemów kardiologicznych. Eksperci wskazują, że gdybyśmy częściowo zmodyfikowali swój styl życia na zdrowszy, to bylibyśmy w stanie uniknąć nawet aż 80% przypadków chorób układu krążenia. Jednym z ważniejszych czynników, na którym warto się skupić, to utrzymanie prawidłowej masy ciała, między innymi poprzez stosowanie diety o kaloryczności dopasowanej do naszego trybu życia i naszego zapotrzebowania energetycznego. Dostarczając na co dzień więcej kalorii niż powinniśmy, o co wcale nie jest trudno, jeśli sięgamy po żywność wysoko przetworzoną, sprzyjamy wzrostowi masy ciała, w tym głównie tkanki tłuszczowej. To z kolei pociąga za sobą zmiany metaboliczne, w wyniku których osoby z nadwagą i otyłością mają wyższe ryzyko zawału serca o 40%. Przy czym w przypadku ciężkiej otyłości wspomniane ryzyko wzrasta nawet niemal pięciokrotnie. Za sprawą nadmiaru tkanki tłuszczowej dochodzi bowiem do nadprodukcji cząsteczek prozapalnych i powstania stanu zapalnego, który uszkadza naczynia krwionośne, co zwiększa ryzyko chorób serca, w tym zawału. Poza tym nadmiar kilogramów jest obciążeniem dla naszego serca. Musi ono ciężej pracować, aby dostarczyć krew do wszystkich komórek ciała, a to prowadzi do jego osłabienia. Poza tym otyłość sprzyja pojawieniu się bezdechu sennego, czyli krótkotrwałego zatrzymania lub spłycenia oddychania podczas snu. To z kolei skutkuje niedotlenieniem organizmu i aktywacją układu współczulnego, co dodatkowo obciąża mięsień sercowy. W związku z tym, aby uniknąć zawału serca należy dążyć do utrzymania lub osiągnięcia odpowiedniej masy ciała, co jak już wspomniałem, można zrobić chociażby poprzez dostosowanie kaloryczności diety do swojego zapotrzebowania energetycznego. Gdy mowa o diecie, to od razu przejdę do kolejnego punktu i powiem, że możemy wyróżnić szereg składników pokarmowych, których dostarczanie w zadowalających ilościach również uchroni nas przed problemami kardiologicznymi, w tym właśnie zawałem serca, a także chorobą wieńcową, czy przedwczesną śmiercią z tych powodów. Bez zagłębiania się w szczegóły, mogę powiedzieć, że wśród tych składników mamy głównie potas i magnes. Są to bowiem składniki, które poprzez wpływ na układ mięśniowy i układ nerwowy regulują pracę serca, a ich niedobór sprzyja m.in. zaburzeniom jego rytmu. Ich najlepszym źródłem są dynia, pomidory, jarmuż, kalarepa, słodkie ziemniaki, morele, kiwi, brzoskwinie, woda kokosowa, pestki dyni i słonecznika, migdały, nerkowce, orzechy brazylijskie, kasza jęczmienna, kasza gryczana, ryż brązowy, chleb razowy, boczniaki, kurki, a także łosoś. Aby zminimalizować ryzyko zawału serca, ważne jest też regularne sięganie po zdrowe tłuszcze, w tym szczególnie te, które są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Aby spełnić to wymaganie, zalecam, aby włączyć do diety ryby tak jak makrela atlantycka, sardynki, śleć atlantycki, pstrąg tęczowy i dziki łosoś. Poza tym warto, aby w jadłospisie znalazły się nierafinowane oleje roślinne, w tym przede wszystkim olej lniany, olej z orzechów włoskich, olej z pestek winogron, olej z czarnuszki i olej z wiesiołka. Warto zadbać też o dowóz kilku witamin. Szczególnie ważna jest witamina D. Badacze zauważyli, że suplementowanie tym składnikiem zmniejsza ryzyko zawału serca nawet o 19%. Do tego dobrze, aby w jadłospisie znalazły się produkty bogate w foliany, czyli witaminę B9. A zaliczam do nich przede wszystkim szparagi, jarmuż, szpinak, brokuły, brukselkę, kapustę włoską, Ciecierzyce, fasolę białą, pomarańcze kiwi, a także żółtka jaj. Poza tym warto zainteresować się witaminą K2MK7, ponieważ za sprawą swojego działania przeciwmiażdżycowego i przeciwzakrzepowego również dokłada cegiełkę do prewencji zawału serca i innych chorób układu krążenia. Na moim kanale znajdą Państwo materiał o tej witaminie, do obejrzenia którego oczywiście zachęcam. Jak się okazuje, dużo korzyści można odnieść włączając do diety produkty bogato błonnikowe już przeszło 20 lat temu badacze wykazali że osoby które dostarczają wysokie ilości błonnika mają mniejsze ryzyko zawału serca aż o 54% wobec tego zachęcam aby w jadłospisie znalazły się produkty pełnoziarniste w tym na bazie owsa i żyta do tego oczywiście dobrze jest włączyć orzechy, pestki, nasiona, a także świeże warzywa i owoce, w tym głównie awokado, maliny, truskawki, jabłka, warzywa kapustne, marchew, buraki oraz grzyby i strączki. Jeśli chodzi o elementy dietetyczne, to na drugim biegu mamy unikanie żywności wysoko przetworzonej, w tym przede wszystkim produktów bogatych w cukier i tłuszcze trans. Wspominałem o nich w filmie pod tytułem Najgorsze produkty supermarketu, bo najbardziej niszczą zdrowie. Stąd dla uzupełnienia tego punktu warto odszukać i obejrzeć ten materiał. Poza czynnikami żywieniowymi, kluczowy jest też nasz sen. Jak wykazali badacze, zbyt krótki czas jego trwania, jak również zbyt niska jego jakość skutkują wyższym ryzykiem pojawienia się zawału serca aż o 34%. Jest to związane m.in. z tym, że brak dobrej jakości snu rozregulowuje naszą gospodarkę hormonalną oraz wpływa negatywnie na autonomiczny układ nerwowy, który kontroluje pracę serca. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jak zadbać o prawidłową higienę snu, to na moim kanale znajduje się film, w którym dość szczegółowo to omawiam. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli Porannym Dzienniku Zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl kośnik dziennik. Kolejną zasadą na dzisiejszej liście, która pomoże uniknąć pojawienia się zawału mięśnia sercowego w przyszłości, a która to może być dla niektórych osób zaskakująca, jest zadbanie o prawdową higienę jamy ustnej. Przeprowadzone badania pokazały, że osoby zmagające się z chorobami przyzębia mają o 13% wyższe ryzyko wystąpienia zawału. Naukowcy zauważyli, że bakterie chorobotwórcze związane z chorobami przyzębia przedostają się do krwi i wyzwalają ogólnoustrojowy stan zapalny, co w toku dalszych następstw sprzyja właśnie zawałowi serca. Aby ustrzec się przed zawałem serca, kluczowe jest też prawidłowe zarządzanie stresem, w tym nie tylko unikanie sytuacji stresowych, ale przede wszystkim podejmowanie się różnego rodzaju technik, które pozwolą mu rozładować napięcie psychiczne. Naukowcy podkreślają, że właśnie umiejętność radzenia sobie ze stresem jest ważna, aby zapobiec zawałowi lub złagodzić jego następstwa. Na dzisiejszej liście zamieściłem też rezygnację lub chociaż ograniczenie palenia tytoniu. Wiem, że dla większości osób jest to oczywiste, niemniej warto sobie uświadomić, jak wielkie ma to znaczenie. Według badań, palacze papierosów mają aż dziesięciokrotnie wyższe ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej w porównaniu do osób niepalących. Oczywiście byłoby błędem, gdybym na dzisiejszej liście nie zamieścił aktywności fizycznej. Należy wiedzieć, że ruch, w tym nawet ten najmniej wymagający, typu szybki spacer, jazda na rowerze czy pływanie, wiąże się z niższym ryzykiem zawału serca. Przy czym w mojej ocenie większe znaczenie od samej formy i intensywności wysiłku ma jego regularność. Warto widzieć, że aktywność fizyczna chroni nas przed zawałem mięśnia sercowego na kilku płaszczyznach. Mam tu na myśli to, że wzmacnia mięśnie serca, zwiększa wydolność płuc, pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, obniża poziom glukozy we krwi, redukuje stan zapalny, a także łagodzi skutki stresu. A gdy jesteśmy przy zdrowiu serca, to jako uzupełnienie dzisiejszego filmu zachęcam do zapoznania się jeszcze z materiałem, w którym opowiadam o objawach, które mogą wskazywać na niewydolność serca. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.